Jesteśmy na Podgórzu, właściwie powiedziałbym lepiej w Podgórzu, ponieważ akcja mojej powieści Demonomachia osadzona jest w mieście Podgórze, które wówczas było osobnym miastem, a nie dzielnicą Krakowa jak dzisiaj. Dlaczego wybrałem Kraków jako literacką lokalizację? Akcję Demonomachii, powieści Grozy, chciałem osadzić w środowisku żydowskim na przełomie XIX i XX wieku. Jakież miasto byłoby bardziej odpowiednie niż Kraków, gdzie była duża mniejszość żydowska, niż Podgórze, gdzie Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie, gdzie tworzyli jedną wspaniałą społeczność. Bohatera mojej powieści Demonomachia, Stefana Zborskiego, poznajemy, gdy jest on uczniem klasy maturalnej słynnego podgórskiego gimnazjum klasycznego. Po maturze Zborski podejmuje decyzję, by wstąpić do seminarium duchownego, ponieważ chce być egzorcystą. Kiedy się okazuje, że działalność egzorcysty jest tylko marginesem działalności przyszłego księdza, Zborski występuje z seminarium i staje się prawdziwym łowcą demonów. Bohaterem mojej powieści Demonomachia jest również miasto Kraków. Kraków przełomu XIX i XX wieku, z tak bardzo charakterystycznymi dla siebie środowiskami. Środowiskiem intelektualnym, akademickim, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ze środowiskiem młodopolskiej bohemii. W Demonomachii przysłuchujemy się zarówno literackim dyskusjom filozoficznym elity intelektualnej Krakowa, jak i jesteśmy świadkami dzikich przyjęć urządzanych przez młodopolskich artystów, którzy tak bardzo wierzą w słynne słowa Fryderyka Nietzschego. Jeśli długo patrzysz w otchłań, otchłań wpatruje się również w ciebie. I po tych przyjęciach wychodzą udręczeni weltszmercem na krakowskie planty. Sceny pełne grozy, zamglony tajemniczy Kraków i śledztwo w sprawie demonicznej. Te i jeszcze inne wątki poruszam w mojej powieści Demonomachia. Zapraszam, Marek Krajewski.